Dzień dobry. Dzisiaj chciałem wam pokazać coś troszeczkę innego niż radio. A mianowicie jest to taki wzmacniacz firmy Pioneer typu AX540. To jest urządzenie według moich danych znalezionych to wyprodukowane w 1988 roku. 1988 roku przez firmę Pioneer, czyli to jest japoński producent. Chyba taki dział firmy Matsushita Corporation, który tam robił sprzęt audio. Między innymi Technics też tam był. No ale to czasem trafi mi się coś do naprawy ciekawego, więc postanowiłem pokazać, bo jest co naprawdę. To jest wzmacniacz, może trochę parametrów z serwisówki. 2 razy po 100 W na 8 ohmach mocy ciągłej. Według DIN. Zniekształcenia harmoniczne 0,005%. Co jeszcze z ciekawych rzeczy? Urządzenie pobiera 480 W z sieci. 480 W z sieci pobiera. No i tutaj ma wejścia, przełączniki sygnału, może współpracować z magnetofonem DAT. Już zapomniana technologia. CD, DAT, adapter, tuner, magnetofon, AUX. Takie wejścia. Jest też możliwość przełączania na magnetofon. Są fajne funkcje CD Direct i DAT Direct. Tutaj bez żadnej ingerencji w sygnał. Prosty korektor. Treble, wysokie basy. Średnie w zasadzie. No i balans. Można to też wyłączyć i wtedy nie ma żadnej korekcji, co jest bardzo fajną funkcją. Jest jeszcze taki przycisk Pure Direct Line. Też ciekawy. Potencjometr oczywiście jest pędzany silniczkiem. Nie mam niestety pilota, ale na pewno efektownie tutaj sobie jeździ. To tyle od płyty czołowej. Może to nie ciekawe. Ciekawie jest w środku. Mam rozebrane, także łatwo od razu zdejmiemy górę, żeby tutaj wam trochę pokazać. A jest co? Wszystkich miłośników sprzętu audio myślę, że będzie co poglądać. To troszeczkę inaczej wygląda od współczesnych produktów. A tu jeszcze firma nie oszczędzała, konstruktorzy nie oszczędzali, tak jak obecnie, i to widać. Widać to, masa 8,5 kg. To też o czymś świadczy. Pokazuję tutaj trochę wnętrzności. Nie ma elementów SMD, montaż przewlekany. Dla zobrazowania transformator sieciowy, to jest długopis. Potężne trafo. Ta struktura przypominająca tutaj plaster miodu to jest radiator tranzystorów końcowych. A jeżeli chodzi, to urządzenie jeszcze nie ma wyczyszczonej płyty do końca. Już to naprawiłem, ale nie wyczyściłem jeszcze do końca wszystkiego, więc nie patrzcie na to. A co tu jest w końcówce, to też zaraz powiem. Kondensatory mają pojemność 8200 na 71 V, te główne elektrolity. 8200 na 71 V. Zaraz wam pokażę, co pracuje w stopniu mocy. Dość proste rozwiązanie. Tu widać ten zmotoryzowany potencjometr z silnikiem. Natomiast jeżeli chodzi o końcówki,
Tu mamy pary komplementarne. 2SA1302 Toshiby i drugi 2SC3231, jak dobrze widzę, albo 3281. Po dwa tranzystory duże, sterowane są układami scalonymi. No i to jest dość typowe rozwiązanie, nie? Jak widzicie, tutaj jakiejś wielkiej filozofii nie ma. Płyta sterowania jest na przednim panelu. Pokażę jeszcze z tyłu. No, te ujęcie tutaj, gdzie są złącza, nie? To też może być ciekawe. Wszystkie złącza typu cinch. Zaciski głośnikowe. Takie zaciskane. Tu mam taki byleaki przewód podłączony w tej chwili do jednej kolumny i do wejścia. Pokażę może te wejścia. Fono, czyli gramofon, CD, tuner, AUX. To wejścia do magnetofonu DAT, zapis odczyt. Do zwykłego magnetofonu zapis odczyt. I tu takie mostki, w które się coś pina. Końca nie wiem co. Jest jeszcze gniazdo control out. Można podłączyć dwie pary kolumn oczywiście. No i są gniazda sieciowe, 3 sztuki. 100 W maksymalnie można obciążyć sobie tam. Sterować jakiś tam tuner, czy ampli, czy nie wiem, CD, czy coś tam jeszcze. No, to tak to wygląda od tyłu. Wzmacniacz jest w klasie AB na pewno. Teraz pokażę, jak gra. Mam podłączoną w tej chwili taką kolumienkę. Monitor firmy Denon. Gra całkiem fajnie, powiem wam. Rzut oka na tą kolumnę. Nie są duże głośniki, to takie monitory. W tej chwili jadę dwudrożne firmy Denon, które zazwyczaj sprawdzam sobie tu jakieś sprzęty, które naprawiam. Także nie jest to jakiś, kurde, wyszukany głośnik, nie? No, ale zaraz wam to odpalimy. Ale co ja tu zrobiłem? Przyczyną tego, że urządzenie te trafiło do mnie, to był niegrający jeden z kanałów. Czyli chodziło sobie na jednym kanale. Problemem okazały się przekaźniki na wyjściu do przełączania tych właśnie AB zespołów głośnikowych i taki jeden przekaźnik, który jest w układzie zabezpieczenia, nie? Tam były problemy z tymi przekaźnikami, no i w jednym miejscu pękł jeden przewód i dlatego nie grało. No ale po mojej ingerencji już sobie gra, już jest załączone zasilanie, a jako źródło sygnału posłuży taka MP3-ka. Boicie, że to profanacja, no ale dosyć porządnej klasy MP3-ka. FIO X3, znawcy wiedzą co to jest. Znawcy wiedzą co to jest i jak to gra. Nie będę tu rekomendował, ponieważ nie to jest tematem tego filmu. Ale polecam również już nieprodukowane urządzenie. No, gra sobie, dobra. Na razie ściszymy, odpalimy przez chwilę. Sekund, wiem, że mogę puścić. Chodzi to bardzo zacnie. Jest ciekawa funkcja. CD Direct w tej chwili włączona. Można
to wyłączyć i wtedy idzie przez ten budowany korektor. Działają wszystkie korekcje. Można podrzucić basów. Jest taki jakiś tutaj booster. Jest jeszcze fajna funkcja wyciszania. 3-stopniowa, czyli całkiem wyciszone. Minus 20 dB. O. Tak, co jeszcze? No wyłączę ten CD Direct, pominiemy ten wewnętrzny korektor. Co ciekawe, te pola DAT Direct i CD Direct są podświetlane żaróweczkami. Przypominam, że urządzenie produkowane jest w 1988 roku. Jest jeszcze taki przycisk CD Direct Recording. No, zobaczymy sobie te Pure Correct Line. To się jakoś nie zawsze chce załączyć, ale się załącza. No, co do brzmienia, co mogę powiedzieć? Ja nie jestem zwolennikiem brzmienia wzmacniaczy i amplitunerów firmy Technics, takich ze średniej półki. To teoretycznie pochodzi z tej samej stajni, ale powiem wam, że gra zacnie. Wszystko tu jest, niskie tony i wysokie. Fajnie się tego słucha, bo słychać każdy instrument praktycznie, kurde. Także nie ma takiego nawału jak w niektórych wzmacniaczach, że nie da się rozróżnić. Jest dobra dynamika, zapas mocy. Przypominam, że ma to 100 W na kanał ciągłej mocy. Urządzenie pobiera 480 W. Jeszcze raz powtórzę. Według producenta z sieci. Nie sprawdzałem tego. Ale sądząc po wymiarach tego trafa głównego. Głównego, bo tam jeszcze jest takie trafo 2-watowe, które chodzi na stand-by'u, jak się wyłączy. Oczywiście urządzenie jest przystosowane do zdolnego sterowania, ale nie ma pilota. Niestety, nie dostałem od właściciela. O, i te główne trafo jest załączane przekaźnikiem, także na stand-by'u chodzi takie malutkie. 1,5 wata, może 2 waty trafko. Pokazuję jeszcze raz te wnętrze, bo tego obecnie nie zobaczycie we współczesnych produktach. Nie ma takiej szansy, żeby zobaczyć coś takiego. Takie wykonanie. Szczególnie tego radiatora. Ale pokazuję jeszcze, tu producent chwali się czymś takim Anti-Resonance Construction, takim napisem tutaj na Anti-Resonance Construction na płycie czołowej, czyli antyrezonansowa konstrukcja Non-Switching Circuit Tape 2. Nie wiem, co to jest, jakiś nieprzełączający układ się albo nieimpulsowy. Pokażę jeszcze spód obudowy, bo jest też dość ciekawy. Wyłączę to, żeby mnie tu coś nie trzasnęło. Przewrócę, to waży 8 kg. Dalej. Jeszcze raz to powtarzam do znudzenia. Pokażę wam, w jaki sposób jest ukształtowana płyta dolna, czyli też chassis, nazwijmy to, kurde. Patrzcie, takie przetłoczenie w kształcie plastra miodu. No, żeby zwiększyć sztywność tego szasiaka, tej obudowy. Absolutnie wszystkie śrubki są pokryte miedzią. Są to wkręty i śruby. Są pomiedziowane, nie? Żeby lepiej kontaktowały. O. No co, myślę, że właściciel będzie zadowolony. Ja już jestem, bo mogłem pokazać wam fajne urządzenie z końcówki lat 80. Myślę, że naprawa też była fajnym przeżyciem i sukcesem moim. Także ja będę się cieszył, jeżeli napiszecie w komentarzach, czy wam się to podobało. Może ktoś ma taki wzmacniacz i używa Pioneer Stereo Amplifier A-X540 A Separation X, jak to mówią Anglicy. Bo była jeszcze wersja o mniejszej mocy robiona, dwie chyba.
Ta jest najmocniejsza. Przypominam, 2 razy po 100 W na kanał mocy ciągłej, według DIN. No i tak. Dajcie znać, czy się podobało. Jeżeli się podobało, to jak trafi do mnie kolejny jakiś sprzęt fajny audio, postaram się Wam pokazać.